myślę, że plan minimum został wykonany. Aczkolwiek no, apetyt rośnie w miarę jedzenia i na pewno będziemy chciały tutaj walczyć o to złoto. Tak jak no, już się mówi od lat tutaj w Rzeszowie, że no, ten klub jakby zasługuje na to złoto i jest dobry skład. I myślę, że tyle ciężkiej pracy, żeby to nie poszło, no na marne nie pójdzie, wiadomo, tak, jest medal. A i myślę, że troszeczkę ta presja, znaczy presja, no, no ten ciężar trochę nam spadł z serc. I że teraz mam nadzieję, że już od następnego meczu będziemy się cieszyć siatkówką, tak? Bo mówię, no ten plan minimum mamy, tak? Jesteśmy w finale, to osiągnęłyśmy, ale chcemy więcej, tylko mam nadzieję, że z taką większą radością. Nie było łatwo. Dzisiaj naprawdę UKS grał bardzo dobrze. Myślę, że ogólnie był najlepszy mecz. To mieliśmy grać najlepszy mecz playoffa, to na pewno. Ta końcówka też wyrównana i stresująca, czyli dużo emocji. No bardzo, byliśmy bardzo solidni na poziomie emocjonalnym, czyli było no, naprawdę super, super. Ania Stencel, która nie grała to dużo, to grała świetnie dzisiaj. No, czyli po prostu super, super, bo nie było łatwo. Oczywiście jeszcze raz to UKS. UKS robił dobry mecz. Czyli dobra, byliśmy pierwsi w lidze, ale to mieliśmy walczyć, żeby grać w finał. Fajnie, bo już mamy dobry poziom gry. Myślę, że mamy kilka dni, żeby przygotować się do meczu z Policami. Znamy ich bardzo dobrze, czy po prostu będzie, no, musimy regenerować, czy mieć koncentrację do meczu i będzie, mam nadzieję, fajny finał. Dokładnie tak. Czwarty set mieliśmy prowadzenie o 2 punkty i naszymi błędami doprowadziło do remisu i potem na przewagi, gdzie znów w ataku jsme się bali, zatrzymywali ręce w ataku w tych najważniejszych momentach. Nie kończyliśmy piłki, lub nas blokowali. Naprawdę możemy tego żałować, tego momentu, bo drugi, trzeci set to był jasny dla Rzeszowa, pierwszy był jasny dla nas. Tam w czwartym była duża, duża szansa doprowadzić do tie-breaka i tam by było wszystko otwarte. Niestety naprawdę żałujemy tego momentu, ale taka jest siatkówka. No i teraz my musimy walczyć o brązowy medal. Już nie ma kalkulowania. Zaraz sezon się kończy, najważniejsze mecze są przed nami. I myślę, że to jest to, na co pracowałyśmy i na co czekałyśmy cały sezon, więc na pewno tutaj nie ma żadnej mowy o jakimś zmęczeniu. Mamy kilka dni na to, żeby się przygotować taktycznie przede wszystkim tutaj do zespołu z Policji. I na tym się skupimy. I myślę, że tutaj już radość i emocje wezmą górę. Jestem dumny, bo to mieliśmy tak dużo młodych zawodniczek, czyli po prostu nie było łatwo. Prawda, że byliśmy pierwsi, byliśmy bardzo regularni, ale pod presją, bo playoffy to inna bajka po prostu. Ale dziewczyny pokazują charakter i jesteśmy w stanie rywalizować z UKS-em, które mieli to kalendarze, to dwa różne systemy, Pacak, Ninkowicz, to po prostu nie było łatwo i każda gra bardzo dobrze, czyli no, oczywiście, to dużo pracowaliśmy. To ten początek to Kaczmar grał więcej polańskie oczywiście. Potem to młody, jak Stencel i Krajewska dużo i dobrze pracowały i są gotowe, żeby realizować na takim poziomie, czyli to dla mnie jako trener to jest ogromna satysfakcja. No. Musimy naprawdę teraz podnieść głowy i zaakceptować to, że nie jesteśmy w finale, ale gramy o trzecie miejsce, bo brązowy medal jest ważny. Za chyba 3-4 dni mamy wyjazd, trudny mecz w Radomiu. Takie jest życie, no niestety dzisiaj naprawdę nasze błędy w tym czwartym secie, tego możemy żałować. Inaczej nie możemy, co chodzi o przygotowanie do meczu, do nastawienie, walki i tak dalej, nie mogę powiedzieć naprawdę ani słowa. Nie jesteśmy ambitni, chcemy wygrywać złoto w tym roku, ale też to jeszcze raz pracujemy dobrze, to cały czas przygotowaliśmy dobrze każdy mecz, żeby być w stanie być trochę lepsi. I znowu to jestem dumny, bo dziewczyny naprawdę to dają wszystko, co mają, czyli serce, siłę i koncentrację i są ważne, czyli ładnie jest.